Opel Meriva czy Range Rover? Zgadnijcie, którym samochodem przyjechałem dzisiaj do swojego serdecznego przyjaciela Wojtka, z którym już był materiał. Dzisiaj jestem znowu pod Wrocławiem. Przyjechałem zobaczyć taką flotę aut, namiastka tego, co Wojtek ma w swoim garażu. To jego nowo powstała firma, więc pewnie jest w środku. Kurczę, no, chciałoby się powiedzieć do wyboru do koloru, ale kolorów tylko trzy. Wojtek ma, słuchajcie, kilkadziesiąt sportowych samochodów. Myślę, że z 30-40 milionów w autach. To jest szok. Wchodzimy do środka. Siemano, siemano! Wojtek, tak jak już wcześniej wspomniałem, wystąpił u nas w materiale. To był materiał sprzed roku czy dwóch? Dwóch chyba. A Wojtek jest właścicielem studia treningowego, akademii treningu siłowego. I tu się twoja przygoda z biznesem zaczęła tak naprawdę. Ale poza tym, to co widać tutaj, tu mamy do wyboru kluczyki. Lecimy którym? Który wybieramy? Papierkami, nożyce? Nie, dzisiaj RS5, trzeba dotrzeć. No i duży też masz parking, więc... Parking jest typowo pod ten biznes, tak? Tak? Tak, okay. Tak, specjalnie, że tak powiem, szukałem miejsca z takim dostępem, tak? No bo mieć plac z dużym parkingiem, no to teraz to jest rzadkość. Oczywiście, że tak, ale też nietypowa okolica, bo masz tutaj kilka budynków, które są pozostałościami po czymś, bo tu widzimy jakieś takie ceglane budynki. Kiedyś to było gospodarstwo, tutaj obok właściciel ma kuźnię. Pięknie. Tam będziemy robić z moją małżonką restaurację. Ile masz teraz w swojej kolekcji? Znaczy, nie traktuję tego jako kolekcję. Tak zwana kolekcja. No to około 60. I to same sportowe samochody? Głównie sportowe. Nie no, są jakieś takie samochody, nazwijmy to, normalnego użytku. Czyli na przykład BMW X7. 235. 235, tam stoi też Range Rover Velar. No właśnie, widzę, zasłania go najpiękniejszy samochód świata. Opel Meriva. Dokładnie, dokładnie. 60 aut. Jak to w ogóle pogodzić z twoim głównym biznesem? Nie da się. Nie da się, czyli masz od tego ludzi? Tak, no mam w tym momencie zespół 3 pracowników, którzy mi w tym wszystkim pomagają. Superancko. Tu mamy 235, dalej jest Carrera. Tak. Carrera już długo masz chyba, drugi rok? No już ponad 2 lata. W tym momencie 2 lata i Zwróciła się już? Ciężko powiedzieć, patrząc na to, że nie straciła na wartości, no to chyba tak. No zdecydowanie, tutaj zdecydowanie. Dalej mamy X4M. Giulia? Quadrifoglio. No tak, nie Volce albo jakieś X4. Tak. Ale po prostu no, najbardziej sportowa wersja Alfa Romeo, nie licząc opcji GTA. Nie? GTA M jest, tak, no. Dwóch znajomych kupiło, muszę w końcu się do nich wybrać, bo już odebrali, ale Giulia Quadrifoglio tym egzemplarzem miałem przyjemność jeździć. W tych pieniądzach to chyba jeden z najciekawszych wyborów. No patrząc na to, ile kiedyś płaciło się za to, no to jest świetny wybór, bo to auto kiedyś kosztowało 280 tysięcy. Czyli za tyle ją wziąłeś? Tak, za tyle ją wziąłem. No to teraz podrożała, teraz tak. Jest 300-400 tysięcy warta. Powyżej 350. Czajcie temat, wynajmuje się, zarabia na siebie, a jeszcze przy okazji zyskuje na wartości. Na koniec mamy rodzinnego SUV-a 7-osobowego. Rolls-Royce Cullinan. Tak, tak. Tylko, że z Niemiec. Tylko ze znaczkiem BMW. Dokładnie. No i RS5, którym dzisiaj przejedziemy się troszeczkę, polatamy. To jest auto nie do końca moje, bo to jest od mojego inwestora, drugiego, mojego imiennika Wojtka. Okay. Natomiast... Czyli tak. Można też zgłosić się do ciebie z zamiarem, hej, mam furę, nie chcemy się tego ogarniać, a chętnie bym wynajmował... No, po załatwieniu kilku formalności... No tak, domyślam się. Można, oczywiście. Spoko. No bo w tym momencie... Może Meriwę byś chciał? W leasingu? Na szczęście za gotówkę. Jedziemy, jedziemy. Partnerem serii Daily Vlogów jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, która to właśnie przygotowuje się do ostatniego meczu w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. Nasz partner przygotował dla Was specjalną promocję z kodem HIGH5. Możecie odebrać nawet do 1660 zł bonusu. Co to oznacza? Przy 3 pierwszych wpłatach możecie dostać do 1500 zł, po wykonaniu zadań 60 zł i dodatkowo do 100 zł zakładu bez ryzyka. Ale to nie wszystko. Trwa też akcja Wygraj Mundial na stronie STS, w której w każdym etapie do zgarnięcia jest 100. Łącznie etapów jest 5. Szczegóły akcji i oferty powitalnej znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji jest też w opisie. Pamiętajcie o kodzie HIGH5 i uprzedzam, oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Klientów jest dużo, ale też klienci mają swoje preferencje co do samochodów, więc jeśli mamy te najbardziej popularne samochody we flocie, jasne, to nie ma potrzeby ich dublować albo robić potrójnych egzemplarzy. Czyli 10 Quadrifoglio i no to 7 RS5. Znaczy 10 G-klas by się wynajmowało, tak? Ile masz G-klas? W tym momencie 3 jeżdżące i 4 zamówioną czekającą do odbioru. Okej.
I5 w sesji. I piątą w sesji, tak? Będziemy jeszcze, mamy po prostu osobę, która chce zrobić sesję G-klasy. Akurat dla odmiany to nie będzie G6-3, tylko G500 tym razem. Bo reszta to są wszystkie G6-3. Tak, wszystkie są G6-3. Okej. Wszystkie są czarne, jedną nawet wracałem kiedyś z Wrocławia do Warszawy. Zrobiłem spalanie na poziomie 12 litrów. To było coś niesamowitego. No ale jechałem 70. 99 na autostradzie. Tak, to prawda. Kiedy się to w ogóle zaczęło, twoja przygoda z wypożyczalnią? Bo my mamy kontakt od jakichś 4-5 lat? Od ilu lat my się znamy? Jakoś tak. Jakoś tak będzie. No, to no i wtedy chyba pierwsze były takie tak, podrygi. No, sytuacja wyglądała w ten sposób, że no, jakiś tam, nazwijmy sobie, rozwój biznesowy w branży trenerskiej osiągnąłem, więc kupiłem pierwsze sportowe auto. Okay. Później kupiłem drugie sportowe auto. Kupiłem sobie CLS-a 6.3S. Rata zaczęła boleć, prawda? Jedno auto, drugie auto, trzecie auto. No i trzeba było zacząć myśleć, co z tym zrobić. No i na początku współpracowałem jako inwestor z inną wypożyczalnią i do tej pory nadal z chłopakami współpracuję. Także nadal mam pewnego rodzaju dywersyfikację, dzięki czemu no, połowa mojej floty jest w tym momencie w Warszawie. Bardzo wygodny był dla mnie do tej, kiedyś model inwestorski, czyli po prostu auta jeździły, zarabiały, dostawałem swoją prowizję. Natomiast zawsze i tak było coś do roboty przy tym wszystkim. Nie mówię, że teraz roboty jest mniej, bo tak naprawdę jest 2-3 razy więcej, ale zajęcie się czymś nowym, w czym też, tak jak mówisz, od dawna byłem, ale nie wykonywałem wszystkich obowiązków, no jest pewnego rodzaju wyzwaniem dla mnie, tak? Jasne. Dużo osób ma takie, nazwijmy sobie to, skojarzenie, że jeśli ktoś jeździ drogimi sportowymi samochodami, no to musi nie wiadomo jak duże pieniądze zarabiać. I niestety, nic bardziej mylnego, bo to nie jest biznes, na którym zarabia się kokosy, tak? To nie jest biznes, na którym zarabia się kokosy, jak to niektórzy myślą, bo to, że samochód jest drogi sam sobie, to zysk operacyjny z każdego samochodu po odliczeniu wszystkich kosztów w ujęciu rocznym to jest średnio pomiędzy 2 a 3 tysiące złotych. No dobra, ale jak masz tych samochodów 60, no to masz 60 razy tyle i zarabiasz 100-200 tysięcy miesięcznie. Tak, czy tylko, dobrze myślę? Tak, tylko tak jak też powiedziałem, mam też auta inwestorów i zysk z takiego auta inwestora też jest dla mnie inny. Dochodzi do tego wszystkiego jeszcze czynnik losowy, czyli naprawy i szkodowość, którego dużo osób nie bierze pod uwagę, tak? No tak, chociażby też magiczna znikalność, czyli no, kradzież samochodów. Akurat tego nie doświadczam w tym momencie, tak? Doświadczałem tego w przeszłości, w tym momencie nie. Próby kradzieży oczywiście zdarzały się, natomiast no, z mojej strony była odmowa wypożyczenia takiego samochodu osobie, która była dla mnie, nazwijmy to, wątpliwa. Tak, no to trzeba by wpłacić po prostu zaliczkę w wysokości 30% najmu, żeby dokonać rezerwacji. Dobrze, nie ma problemu, czekam na kontakt. Pozdrawiam. I tak to się u ciebie dzieje wszystko. Tak, to właśnie wygląda. I głównie przez ciebie. Wiesz co, nie. Raczej oddelegowujesz takie rzeczy. Powiem tak, akurat dzisiaj moja współpracownica Nikola ma wolne. Jaka jest twoja największa wpadka w karierze wypożyczalni? Na przykład właśnie ta stłuczka CLS-a, czy jakaś kradzież, czy... Wiesz co, kradzież, tak, zdecydowanie kradzież. Kradzież samochodu, który, no, powiedzmy, nadal czekam na rozstrzygnięcie kwestii ubezpieczenia, dlatego że... Naprawdę? Tak. Do tej pory jest problem z tym? No bo nadal trwa śledztwo, tak? I teraz dopóki sprawy prawne, tak, śledztwo policyjne nie jest zakończone, no to ubezpieczalnia cały czas ma powód, żeby nie wypłacać odszkodowania. Czy dobrze myślę, że to chodzi o M5? Nie. M5 to był szybki temat. Okej. Czyli coś jeszcze? Coś jeszcze, tak. Jeszcze był jeden samochód. Nie do końca chcę o tym mówić. Nie, dlatego... no to pomijmy ten temat, ale to rzeczywiście sprawa, która się ciągnie jak smród po gaciach, co? Z latami, no, to jest masakra. Tak, i powiem ci, że nie jest... A leasing trzeba płacić? No tak. Tak, okej, okay, no czyli płacisz pieniądze za auto, które jeździ gdzieś, nie wiadomo gdzie. Czy znaleźli to auto? No, czyli ja wiem, gdzie jeździ. Okej. Okay. Ale ja wiem, gdzie jeździ, tylko niestety zgodnie z prawem nie jestem w stanie tego auta legalnie odzyskać w tym momencie.
Czyli to już nie jest nawet przywłaszczenie, ale kradzież. Tak, z przywłaszczeniem. Wiesz co, to jest kradzież, dlatego że tutaj od samego początku był zamiar oszustwa, tak? Czyli po prostu przerejestrowania samochodu, wywiezienia go za granicę i dalszej sprzedaży, więc to się nazywa ładnie kradzież kwalifikowana, tak? Jako przywłaszczenie, czy coś w tym stylu. Trzeba by już mecenasa zapytać. Najrzadszym i najciekawszym autem u mnie na pewno będzie AMG GTR Pro, który też jest limitowany. Oj tak, rok temu podczas Royal Tripa grudniowego pokazywałem wam pod koniec, już ostatnie dni grudnia. Nie mają ludzie problemu z tym, żeby je wynajmować? Czy mają. Chętnie, czy mniej chętnie wynajmowane? Nie, no jest zdecydowanie mniej chętnych na ten samochód. Ze względu na cenę, czy właśnie to prowadzenie? Wszystko. Okay. Komfort to jest pierwsza rzecz, no bo to jest auto z klatką z tyłu. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest cena, no bo cena po prostu wynajmu wynika z ceny auta. Więc tutaj dochodzimy do pewnej bariery, że liczba potencjalnych chętnych na ten samochód drastycznie maleje. Tak samo jak mamy odpowiednią cenę, no to musimy mieć odpowiednią kaucję. Okay. Kaucja za GTR Pro z 15? 20. 20. Jeśli kogoś stać na wynajem takiego samochodu... Ile kosztuje wynajem? W tym momencie to jest 4000 zł. Okej, 4000. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli kogoś stać, bo powiem tak, co innego złożyć się w kilku kolegów, żeby pojeździć autem, a co innego, że stać się z własnego budżetu na wynajem takiego auta, no to osobę, którą stać, na pewno stać też na opłacenie kaucji. Natomiast tutaj jest właśnie bardzo ważna rzecz w tej branży, tak, że no jeśli kogoś nie stać na wynajem i widać, że są problemy już z opłatą kaucji, to co jeśli dojdzie do szkody i pokrywania dalszych kosztów? No właśnie, jak to wygląda? Pokrywanie dalszych kosztów, załóżmy, że ktoś ma kolizję i pół auta skasował. Jest jakieś ubezpieczenie? Ktoś, kto wynajmuje od ciebie auto? Wszystkie auta są ubezpieczone z polisą Rent-A-Car. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Są wypożyczalnie, w których wiem, że po prostu ktoś odpowiada tylko i wyłącznie do wysokości kaucji. No my mamy troszeczkę inne zapisy. My mamy po prostu wyższą kwotę, do której odpowiada kierujący w przypadku szkody ze swojej winy. Jasne. Tak, żeby zrekompensować dwie dodatkowe rzeczy poza kaucją, tak? Pierwsza rzecz, no to wiadomo, że przestój związany z naprawą i utratę wartości. Przede wszystkim. I utratę wartości samochodu. To drugie swoją drogą. Bo przestój auta przy takiej szkodzie, jak mówisz, no to jest 2 do 3 miesięcy naprawy. Spotykałem się też nieraz z tym, że widzowie szukali wypożyczalni bez kaucji, bo bali się tego, pisali do mnie właśnie, że boją się tego, że nie odzyskają już tej kaucji, że tak zwane oszustwa na kaucję wystąpią. Widz może się zabezpieczyć tylko tyle, że współpracuje z wypożyczalnią, która ma opinię, że takich rzeczy nie robi, tak? Czyli okay. Pewnego rodzaju poziom zaufania wynika ze zbudowanej marki i opinii na swój temat. Powiem tak, no nieraz słyszałem o wypożyczalniach, które kasowały kogoś po prostu za duże pieniądze za pewne rzeczy, tak? Czyli za uszkodzoną felgę, której regeneracja kosztuje 500-600 zł, ktoś płacił kilka tysięcy, tak? Tak jakby miał kupować dosłownie nową felgę, tak? Oczywiście wszystko zależy od rozmiaru takiej szkody, natomiast kwestia jest taka, że to działa w dwie strony, tak? Że z mojego doświadczenia częściej jest sytuacja, kiedy klient na przykład przekroczy kilometry, doprowadzi do uszkodzenia felgi i zarysuje samochód i nawet kaucja tego nie pokryje, jest później problem z dopłaceniem tego, niż sytuacje, w których wypożyczalnie oszukują, w cudzysłowie oczywiście, klienta na kaucji, bo to też pytanie, co kto rozumie, no bo jeśli ktoś musi dopłacić za faktyczne szkody, za przekroczone kilometry, niedotankowane auto i szereg innych rzeczy, które mogą się pojawić po drodze, tak, no to tutaj jest kwestia dyskusji, co klient uważa i czy on się poczuwa w ogóle do poniesienia takich opłat. I w momencie, kiedy zamawiałem SL-a, bo zamówiłem SL-a 4.3, nie do końca wiedziałem, co w tym samochodzie jest. No, wiedziałem, jaki chcę kolor, wiedziałem, jaką chcę tapicerkę, natomiast myślałem, że skoro to jest SL, tak, to myślałem, że w SL-u 4.3 będzie ten sam motor, co w Fordorze 4.3. Nic jednak bardziej mylnego, bo SL 4.3 ma silnik z kosiarki, czyli z A45. Chciałem Cię też spytać o finansowanie. Zakładam, że wszystkie te samochody są w leasingu.
wyprowadź mnie z błędu, jeżeli jest inaczej, ale no niedługo, jeśli chodzi o finansowanie, tak? Niedługo pierwsze będą już bez leasingu, bo... Bo się nie opłaca. Nie, dlatego, że wykupuję je. Bardzo mocno słyszę się o tych podwyżkach leasingów 100%, to wszystko idzie do góry. Jak bardzo się to przełożyło na twoją branżę, jedną z branży, czyli na wypożyczalnię? Spłacać leasingi trzeba, tylko że lecą do góry, z tego co rozumiem. No dosyć mocno, no. Nie ukrywam, że sumarycznie to jest co najmniej 50 tysięcy więcej w ratach przy całej flocie. Miesięcznie. Okej. Okay. No i... To i tak niedużo, ale no to... patrząc na to, że zarabiasz 3 paki miesięcznie, no to jest okej. Okay. Obrotu. Bo wiesz, pamiętaj o jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo ludzie tego nie biorą pod uwagę, tak? Że tutaj działa bardzo mocno prawo statystyczne, czyli nazwijmy, że wykrzacza ci się jeden drogi samochód albo nie jeździ, hipotetycznie. Załóżmy, mamy teraz taki okres, jaki mamy i no McLaren ani GTR Pro nie są zbyt rozchwytywanymi zimą samochodami, prawda? No jasne, że tak. Chociaż znam takich, co pod koniec grudnia nagrywali GTR Pro. A czy wiesz, nagrywać, a cieszyć się jazdą, to jest co innego, ja tak? Ja się cieszyłem bardzo jazdą, ale nie wykorzystałem tego auta nawet w połowie. Wiem, o czym mówisz, to był pół żartu. Tak, natomiast jeśli mamy taki samochód, który ma no, odpowiednio dużą ratę, to teraz załóżmy i on stoi, nie wypożyczył się, bo zdarzają się takie sytuacje. Leży śnieg przez miesiąc, gwarantuję ci, że ani McLaren, ani GTR Pro nie wyjadą. Nawet ja nie chciałbym ich wypożyczyć. Wolałbym płacić. No to wyobraź sobie, że wtedy 5 innych samochodów musi zarobić na raty na te samochody. Największą ciekawostką, o której się ostatnio dowiedziałem, że największy wzrost wartości u mnie we flocie... No jak auto właśnie? Nissan GTR. Poważnie? Nissan GTR. Poważnie? Oczywiście. Za ile kupiłeś GTR-a? I kiedy to było? 360 tysięcy. W grudniu będą 2 lata. 360, no to nie dziwię się, bo teraz polski salon, teraz używane kosztują powyżej 400. Polski salon, bez szkody, auto nie miało nigdy szkody, przebieg jest koło 50 tysięcy kilometrów, rocznik 2018. I tym jakże bardzo ciekawym, bardzo inwestycyjnie i biznesowo nasyconym akcentem możemy chyba zakończyć naszą ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że dla was również była ciekawa. Bardzo dziękujemy wszystkim za oglądanie, ja również pozdrawiam. Do jutra, trzymajcie się, do następnego. Cześć i subskrybujcie.